Ej, musi być legenda. Jest! Cześć, witajcie, jestem Damian, to was w nowym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj jest naprawdę wielki moment. Ponieważ w poprzednim filmie powiedziałem, że jeżeli wbijecie 35 tysięcy łapek, to razem z Smilexem kupimy dwa razy karnet zadymiarski. I dzisiaj wydamy 1000 zł wydamy dzisiaj, żeby odblokować dwa karnety. Mam nadzieję, że trafimy naprawdę dużo zadymiarzy. Swoją drogą, zobaczcie, ja jestem Ej, Damian, zupełnie... Damian, widzowie, to jest 4000 gemów tak, razem. Tak, Czajcie? Tak, no to jest mega 000. Dużo. To jest mega dużo i byłbym naprawdę wdzięczny, jeżeli zostawilibyście łapeczkę. Bo, nie wiem, no za takie filmy, co ja ostatnio robię na kanale, co w ogóle ze Smilem robimy, to serio, to jakieś rekordy łapek trzeba robić, naprawdę. Dokładnie. Chciałem wam, słuchajcie, powiedzieć, że jestem na nowym koncie specjalnie pod to, żeby kupić cały ten karnet, żeby zobaczyć, ile tych nowych zadymiarzy uda nam się właśnie trafić z całego takiego karnetu. Smilex też ma naprawdę bardzo fajne konto do otwierania, a swoją drogą chciałem wam powiedzieć o bardzo, bardzo fajnej rzeczy, która kończy się już jutro. Macie tylko 24 godziny, żeby wziąć w tym udział. Słuchajcie, jak widzicie, karnet zadymiarski sam kosztuje albo 170 gemów, albo 250. No i my uznaliśmy, że rozdamy aż 5 takich karnetów właśnie naszym widzom. Więc mordeczko, jeżeli chciałbyś wygrać jeden taki karnet zadymiarski, bo rozdamy go aż 5 osobom, to wystarczy, że zostawisz łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujesz mój kanał, czy ściśniesz ten czerwony guziczek tam na dole, no i zasubskrybujesz kanał kolegi, tak jak wcześniej to mówiłem, no i napiszesz jakiś komentarz. To są takie cztery proste kroki, subik, łapeczka i komentarz i możesz zgarnąć karnet zadymiarski za darmo, praktycznie za darmo. Obojętnie jaki masz telefon, czy z Androidem, czy z iOS-em, bo to wygrany będzie wybierał właśnie jaką kartę doładującą, na jaką platformę będzie chciał. No i mordeczko, co ja mogę tu mówić? No chodź doładować te gemy. Idziemy doładować gemy. Popieram i przechodzimy. Ja kupuję pierwsze 2000 gemów. Yeah! Już mi się to kręci, ej, boję się, że nie wiem, że będziemy mieć jakiś słaby drop i ten odcinek będzie nudny. Nie, musimy zrobić tak, że padnie chociaż jakaś legenda, nie? Bo wydawać 1000 zł i nie trafić legendy, to by było troszeczkę niefajne, więc trzeba się postarać. Dobra, 2000 gemów, no właśnie mi wpadło na konto, nie? Okej, okay, to teraz moja kolej, tak? No dawaj, kupuj teraz te 2000. A więc to robię, uwaga, klikam, kręci mi się. Kup jednym kliknięciem, okej? Okay? Potwierdzam. No palec nie został rozpoznany. Chłopowi palec nie działa, co się dzieje? Słuchajcie, przepraszam, że przerywam, ale muszę wam powiedzieć coś naprawdę ważnego. Przez pierwszą połowę filmu nie będziecie widzieli niestety mojego ekranu, tylko Smilexa. Ponieważ telefon, na którym nagrywałem, miał za mało pamięci i nie nagrał mi całego początku. Ale spokojnie, za to otworzę dodatkowe megaboxy na koniec właśnie Smilexem, więc oglądajcie koniecznie do końca. I tak zobaczycie wszystkie dropy, postaram się to naprawdę zmontować. No, jak najlepiej się da, no niestety złośliwość rzeczy martwych czasami coś się popsuje, więc przepraszam was za to, że będzie tylko ekran Smilexa przez połowę filmu, ale no nic niestety nie mogę zrobić, a kasa została już wydana. Mogę wam życzyć tylko miłego oglądania. Słuchajcie, jestem już w karnecie zadymiarskim, jak widzieliście, otworzyłem już tyle rzeczy, dlatego, że najpierw nagrywaliśmy odcinek do Smilexa, gdzie otworzyliśmy właśnie wszystko do 30 poziomu. Powiem wam, że wpadło naprawdę kilku fajnych zadymiarzy, więc wpadajcie też na odcinek Smilexa, macie link do jego kanału w opisie, tam jest ten odcinek, otworzyliśmy pierwsze 30 rzeczy. No, było trochę zadymiarzy, a teraz właśnie otwieramy, słuchajcie, Gale'a do mnie. Odblokowuję sobie, słuchajcie, nowego chromatycznego zadymiarza i zaraz odbierzemy wszyściutko, co tam jest. No fajnie, mam Gale'ika, jest fajnie. I dobra, chłopie, to kupujemy kolejne poziomy, co? Gotowy? Dokładnie, no. A przy okazji, u mnie był jeden taki czar, gdzie odblokowaliśmy dwie szóstki na raz. Musisz rzucić, słuchaj, jakiś taki czar, musisz rzucić. 31 poziom, już mam calutki odblokowany, już sobie wszystko tutaj kupiłem. O, teraz będą duże skrzynki na reszcie, to jest coś fajnego, to jest coś, na co czekamy. Oczywiście najlepsze są megaboxy, nie? Ale bigboxy też są spoko, z bigboxów też coś wypada. Dobra, pierwszy bigboxik, pyk. Aj, dobra. Co to był za dźwięk? Do mnie wysłali, że będzie ten, legenda, wiesz? Że będzie legenda. No wiadomość dostałem, no ale ja mam nadzieję. Zobaczy, co jest, jakaś legenda. Ja mam nadzieję. Ej, dobra, którą skrzynkę już otwierasz, gościu? Ja mam, teraz jestem na 40 poziomie, odblokowałem sobie, ale skrzynki jeszcze ani... Bo ty wszystkie naraz odblokowałeś już do końca. Nie, ja tylko odblokowałem do 40, ale jeszcze ani jednej skrzynki nie otworzyłem. Dobra, to dawaj, ja daję teraz 33 skrzynkę. I daję teraz 34. Jak będziesz miał tego bigboxa z 34, to mi powiedz, to sobie na 34 otworzymy tego bigboxa. W ogóle najbliższy megabox jest tutaj na 40, więc zaraz będą megaboxy. I otworzyłem pierwszego bigboxa, z którego nic nie mam, ale mam nową modzakę. Dobra, ale co ja obstawiam, że ty otwierałeś bigboxa z 32 poziomu? Dokładnie tak, i teraz lecę skrzynką małą. Legenda! Ej. O, fajnie by było. Ej, w ogóle kogo tobie brakuje, bo nie pamiętam?
Mi brakuje legend, a mam już, ci pokazuję, zadymiarze. Mam wszystkie na przykład bardzo rzadkie zadymiarze. Rzadkie zadymiarze. Trochę epickich, jedna legenda, trochę mitycznych. No, dobra, trochę tam. Dobra, czaję. Ogólnie stary, ja mam już Big Boxa przygotowanego, to dawaj, otwieramy Big Boxa na 4, no. Dobra, ja sobie punkty mocy odbieram i mam, dawaj, no. Dobra, 3, 4, boom. Boom. Dwie rzeczy. Słuchajcie, żeby tutaj coś wypadło w ogóle z Mega Boxa, to muszą być szóstki, nie? Muszą być szóstki. Bo już, no, tak. Już wszystkich rzadkich zadowiarzy trafiłem, więc już tych najsłabszych rzadkich zadowiarzy nie będzie. 20 gemów. Dobra. Wow, tu nawet 20, no. No, i to w sumie się zwraca, bo kupiliśmy to za 30, dostaliśmy 20 i tam odznakę Gale'a. No fajna odznaka, super. Dobra, ej, teraz jest 36 poziom, duża skrzynka i mała skrzynka. Dwójkę trafiłem z Big Boxa, haha. U mnie w tej skrzynce nic nie ma, tu Big Boxik też, aj. Mała skrzynka, też nic nie ma, na razie tak. Dobra. Jako tako. 37 teraz... poziom, duża skrzynka, dawaj, rzuć zaklęcie na duże skrzynki, może też może. Ja już teraz ją kliknąłem, otworzyłem, no to teraz tobie rzucam. To dawaj, rzuć na moją, bo ty stare czary robisz czasami magiczne. Spój, ale chłopie, jeszcze 3 poziomy i mamy mega boxy. To ja bym poczekał na mega box, ale to wymyśl już to zaklęcie, byku, wymyśl już to zaklęcie, wiesz, żeby było przygotowane, bo ty czasami dobre zaklęcia, znaczy czasami też dziwne, ale to ma być ale inne, działają. Czy te same co u mnie? A jak chcesz, możesz wymyślić jakieś swoje. A few moments later. Ej, bo ja już jestem na 40 poziomie i kupuję właśnie te megaboxy 2. Ja wymyślam zaklęcie. Chłop w Google'a wpisuje, jakie są zaklęcia, czy ty to właśnie robisz? Nie, to ja to tak to przekształcę, spokojnie. Ja mi chwilę za dwóch potrzebuję 3 minuty. Nie wierzę w gościa. Czy jesteś już gotowy, żeby otworzyć megaboxy? Ja teraz punkty mocy odbieram do... A, dam Leono. Chociaż nie, do Gale'a. Do Gale'a daj, no ja dałem Gale'owi. A, niestety Leon. Dobra, no to moje zaklęcie. No, ja już mi megaboxa kliknąłem, uwaga. Byłem jakieś takie nowoczesne bardziej. Nowoczesne, nowe zaklęcie z Pelexa, okay. Uwaga. Anilarłem, Adysele! Momentum! Klikaj! Chłopca gada, ale jeżeli zadziała... Piotka! Nie! Ja też mam piątkę i to chyba nic mi nie da, nie? Bo mam nie, jeszcze... to było same nie, zaklęcie. To zaklęcie jest beznadziejne, chłopie. Nie, ja nie lubię. Takich zaklęć nie lubię. Dobra. A on ci po chińsku powiedzieć? To ja robię teraz mój trik nosowy, nie? Czekaj, to ja otworzę teraz megaboxa pierwszy. Nosem, boom. Znowu piątka? Co jest? A ja otwieram łokciem, łokieto. Go. No, dawaj łokciem. I też piątka. Ej, lol. Nie, lol, co się dzieje? W ogóle... Ja pamiętam, stary, że jak tam... Na jednej postaci. No coś jest ciężko. Ja pamiętam, że jak wcześniej otwierałem sam cały ten karnet, to też na początku długo żadnej postaci i tak gadałem, co jest, gdzie te postaci, przecież to się nie opłaca. A potem nagle jak zaczęło sypać, to był hit. To może to będzie, to czekajcie, widzę, wy oglądajcie nadzieję, dalej. Musicie, słuchajcie, pilnie oglądać ten film, bo ja tutaj czuję, że w każdym momencie tutaj może coś fajnego wypaść. Aj. Ja odebrałem nową odznakę Gale'a i klikam małą skrzynkę. Ja już jestem przy gemach, stary, już 10 gemów właśnie odebrałem. No to już jestem blisko to ciebie. Który masz poziom? Czekaj, bo punkty mocy do Gale'a odebrałem. Teraz będę wchodził na Big Boxa 42. I mam... Rójeczkę. Aj. Nie, Mystic Big Boxa totalnie... Ej, nie, no co to jest? Co to jest? Dlaczego to nic nie pada? Ej, dobra, za 45 jest poziom Mega Box. Okej, jest Mega Box kolejny, come on. Ja mam Big Boxa. Come on, dobra. I teraz go. Come on. Dwójka! No lol. Boom! Piątka znowu, co jest? A ty mega boxa otwierałeś. Ej, słuchajcie, jeżeli przez cały ten karnet trafię same piątki, to ja będę otwierał tak długo skrzynki na tym końcu, aż trafię jakiegoś zadymiarza, serio. Bo jeżeli mnie oszukają dzisiaj w taki sposób, po prostu, że nie trafię żadnego nowego zadymiarza, to się mega wkurzę i będę otwierał skrzynki, aż trafię jakiegoś nowego zadymiarza, więc serio, bądźcie o to spokojni, trafimy coś dzisiaj. Ja uratuję twój odcinek i otwieram teraz megaboxa, widzowie. I trafiasz legendę. Uwaga. Standardowo na moich odcinkach. I trafiam szóstkę. Ja! Czwórka. Trafiłem. Wiesz co trafiłem? Cztery, no cztery albo pięć. Nie, poważnie, zgadnij co trafiłem. Nie, no nie wiem, no nic pewnie. Piątkę. No tak myślałem, no powiedziałem 4 albo 5. Ale dałem punkty mocy do Gale'a. Ale wiesz co dajesz, jak mnie tak prękujesz, to dajesz mi taki cień nadziei. Może będzie coś dobrego faktycznie. Tak, cień nadziei. Taki cień nadziei jest. Słuchaj, ja teraz trafiam 7 albo 8, nie? Wyobraź sobie, widzowie, jakbym teraz kliknął i 8 z Megaboxa. Yeah. Nigdy jej nie trafiłem, nigdy.
co by było coś pięknego, ja też bym chciał mieć ósemkę. Ósemkę się da, nie? Ósemkę się tak, da. Tak, tak, ósemkę dużo ludzi, nawet tutaj widzowie nam wysyłali, bynajmniej ja dostałem nagrania, jak trafiałem ósemki. Ja też. Dobra, w ogóle otwieram teraz Big Boxa za 49 poziom karnetu. Ja jestem przy 47, dobra, klikam dalej. No to dobra, musisz mnie dogonić trochę, bo... Ma skrzynka? Wyprzedzą cię, ja cię wyprzedzam cały czas, ja jestem jak Formuła 1. Chłop jak otwiera, dobra, nowa odznaka, Gale. Kolejna nowa odznaka. I duża skrzynka. Uwaga! Trójka. Ajajaj. Mamma mia. Mam megaboxa, jestem na 50. Ja też, ja mam 2 megaboxy za 50, chłopie. Oba dobra, się tak to co, ja już mam megaboxa przed sobą. Klikamy razem czy osobno? Wiesz co, zróbmy tak. Pierwszego osobno, a drugiego razem, bo wtedy zrobiliśmy na odwrót. To dawaj, ty pierwszego sam otwórz teraz. Okej. Okay. I klikam. Go! Piątka! Gdzie jest szóstka? Ja już tworzyłem tyle megaboxów i też nie dostałem szósteczki, nie? Nie da się, nie da się. Ej, w ogóle ani myślałem, jednej postaci. Myślałem od jakimś, ani jednej. Myślałem o jakimś takim własnym zaklęciu powiedzonku, żeby coś wypadło z megaboxa. I myślałem, żeby coś było w stylu Hakuna Matata, legendo, przyjdź do brata. Nie wiem. Ale dobre! No nie! Chłop, piątkę dostałem. Nie. Dałem kolejnego megaboxa, dawaj razem. Musi być coś nowego, musi być nowy zadymiarz teraz. Musi być. Gotowy? Ej, czekaj. Pokus. Ja robię coś dziwnego. Ucałowałem tego megaboxa, stary. Ucałowałem go. Aha, dobra. Ucałowałem go. Niech to będzie ten szczęśliwy megabox. Pokus. Czary Mary, w tej skrzynce jest legenda i... Szóstka jest! Chłopie! Działa! Ej, nie, mi się coś zbugowało. Nie, mi się coś zbugowało, bo to jest żart jakiś. Masz piątkę? Ale u mnie zadziałało! Ej, dlaczego jak ja zawsze coś powiem, jakieś zakręcie, nie wiem, takie... To coś trafiam. Nie wiem, zobacz. Ja chcę zobaczyć, co ty trafisz. Może mam jedynkę, uwaga. Uwaga! Świeci się jedyneczka. Tu musi być naprawdę dobra postać. Ostatnią trafiłem mityczną. Ej! Musi być legenda. Albo epic. 3, 2, 1, go! I... Frank! Franka Frank! Trafiłem. Jest to epicki. Chłopie, ja chciałbym mieć Franka w jakiejś skrzynce, serio. Dlaczego? Ja już tak myślałem, ej, co takiego dużego leci? Co takiego dużego? Może ja ci ze skrzynki wypadłem, nie? A ten teraz taki Dagon wylatuje. Dałem ze skrzynki. I tak maga, ty chłopie, tam się kręcisz, tak wiecisz. Tak, o nie, co tu się dzieje, dlaczego? Dobra, 52. Mi zostało 455 gemów. Lol, ja mam big boxa przed sobą. Klikać? No to otwieraj, bo ja już jestem na 53 poziomie, stary. I tutaj mam odznakę Gale'a, którą sobie przyklikam i mam tutaj jeszcze małą skrzyneczkę, którą też sobie kliknę. No nie, ej, z małych skrzyneczek nic totalnie nie wypadło, ale ja... Tutaj są kolejne megaboxy, widzowie, więc tutaj, no ja tak czuję, że coś będzie, nie? Ej. Nie wiem, ej, zrobimy jeden trik, ja już wiem jaki. Jak będziemy mieć megaboxa, ja zrobię jeden trik, a zobaczysz jaki. Powiem to na filmie u ciebie. No dobra, ej, stary, i powinno się udać. W ogóle, ja się robię strasznie smutny, bo ja tutaj nic nie trafiam. Serio, ja już... No. Ja to jestem taki smutny. Że hit. Jestem przy megaboxie. Widzowie, słuchajcie, tak, ja też jestem przy megaboxie. Dobra, otwieram go. Słuchajcie, widzowie, jeżeli nie trafię w żadnym z megaboxów z karnetu, nie trafię żadnego nowego zadymiarza, to serio będę otwierał tak długo megaboxy, aż coś trafię tutaj na tym koncie, bo to jest jakiś żart, więc możecie mi zostawić łapeczkę na pocieszenie, bo co tu się dzieje? A teraz? Właśnie, chciałem właśnie o tym myku powiedzieć, bo raz u mnie tak zadziałało, że widzowie, kliknijcie teraz łapeczkę w górę i jak widzowie klikają łapkę, to ja klikam megaboxa, nie? No dobra, dawaj. I ja tak trafiłem właśnie na, kilka razy szóstki. Na 3-4 wszyscy robimy. Okej. Okay. Gotowy? Tak. Widzu, jesteś gotowy? Mam nadzieję, że jesteś. Dobra. 3, 4. Go! Ja! Nie, ja wychodzę. Ja wychodzę stąd. Nie, naprawdę, nie, tak się nie robi. No tak się nie robi, co tu się dzieje? Dobra, kolejny megabox. I wiesz co? Nie czekam na ciebie, otwieram. Jest, okay. Nareszcie! Masz? Chłopie, tyle czekałem, jest szóstka, mamy to. Teraz czekaj na mnie, please, otwieram megaboxa. Ja już otwieram. Uwaga! To, nie? Dobra, dawaj. I go! Trafiłem piątkę. Piątkę masz, dobra. Ej, nowy zadymiarz, stary, obstawię, kogo trafię. Jak myślisz, kto to będzie? Teraz? To może być prawie każdy, ale ja myślę, że, wiesz, trzymali mnie tak długo, tak dużo otworzyłem tych megaboxów. Będzie to ulubiona moja postać. Kruk? Rico. Nie no, nawet epika. No, jakby był Kruk, stary, ja nigdy nie trafiłem Kruka, dlatego na przykład nazwałem moje konto Damian Kruk, nie? Bo ja nigdy w życiu Kruka nie trafiłem. A to jest moja ulubiona postać. No a ja go nigdy nie miałem. Aha. Dlatego właśnie myślałem, że to konto będzie takie szczęśliwe, jak nazwę go Damian Kruk i w ogóle. Ej!
Tu jest 500 punktów mocy? Tak, i możesz mieć... Lord, jakbyś wszystko odbierał do Gaela, co miałeś po nim, to byś go wymaksował od razu, wiesz? Ja. Teraz ciekawe, do jakich mam tutaj odebrać. Ej, o, gościu, to jest dużo. Gościu, bo ja się załamuję. Został mi jeden megabox w karnecie. Ja idę, ja mówiłem, że będę kupował skrzynki. Dobra, ja dokupię jeszcze jakieś skrzynki, no nie ma co. No nie, ja mam jeszcze megaboxa, ziom. Masz jeszcze? Jest! Tara! Z Big Boxa! Jest! Z Big Boxa? Co jest, Tara? Dobrze, dobrze, odpaliło się, ale czy nie za późno? Ale czy nie za późno? Dobra, jest Mythic. Łopanie. Niech do mnie się odpali jeszcze, no. Łopanie, nie? Łopanie. Dobra, uwaga. Tylko teraz proszę jeszcze szósteczkę, Supercell, jedną szósteczkę. Come on, niech to będzie. Supercell, proszę, to jest megabox, w którym musi być legenda, nie? Ej, czy jesteś już na megaboxie na 159 poziom? Tak, jestem. I jest. Odbieram nową adznakę. Dobra, to odbierz ją i kliknij megaboxa. Dobra, no to mam megaboxa przed sobą. Dobra, no to kto pierwszy, ty czy ja? Dawaj, robimy wirtualny kamień, papier, nożyce o to. Dawaj. Dobra. To trzy... ja bym... No nie, 3-4, po prostu. Albo ty nie masz kamerki. Dobra, 3-4. Papier. Też dałem papier, no nie. 3-4. Kamień. Dobra, wygrałeś, to ty pierwszy, dawaj. Yeah, dobra. No, uwaga, megaboxie, dajesz mi teraz siódemeczkę. Na 3, 2, 1, go. I... Dało. Dało? Dało. Dało 7? Ale piąteczkę. Aha, no Jezu, dobrze. Ej, teraz mnie sprankowałeś, teraz ci wyszło, teraz mnie sprankowałeś. Dobra. Kręcił się Gale! A, i odebrałem nowego skina, handlarz. No, tak, tak, jeszcze handlarz Gale jest do odebrania, trzeba kupić tu, żeby był cały karnecik. Ojeju. Dobra, dam sobie strzelce te punkty, a czemu nie, niech ma. Handlarz Gale, chodź tutaj. Ojej. Handlarz, chłop co handluje. No on tutaj wężami handluje, zobacz jak mu wąż wyskakuje. Ej, dobra gościu, ile mamy gemów? Ja mam 250 jeszcze. Dobra, to zaraz ja zobaczę. Ja tak się zastanawiam, komu dać punkty mocy, ty cały czas myślę, mam 500 punktów mocy. Nie wiem, jak chcę trafić coś mocnego, bo po prostu się obraziłem. Ja otwieram skrzynkę kolejną. No co jest? Nie, no ja nie wiem, komu dać punktów mocy. Chłopie, ja otwieram kolejne skrzynki, nie? To jest jakiś hit. Daj może temu Gale'owi, będziesz miał na nim dużo. Tak, dałem Gale'owi. Ej, ale reszty mi nie oddało. Tylko dało mi 300. Co się dzieje? Ej, co się dzieje, widzowie? Nie, naprawdę. To jest 1000 zł w błoto, naprawdę. Ej, co tu się dzieje? Mam 215 gemów, to co? Otwieram megaboxa u ciebie. Dawaj, otwieraj. Ja już otworzyłem dwa, wiesz o tym. Kolejne. Aha, no dobra, to teraz we mnie nadzieja. Widzowie, to by nadzieja, nie wiem, no. żeby ten odcinek uratować. Co tu się stało? Okej. Okay. Napiszcie w komentarzu... Kogo powinniśmy według was trafić? Ja? Skrzynce. I Damian. W tej skrzynce, no. Kogo moglibyśmy najlepiej trafić? Jaka postać jest najfajniejsza do trafienia? Napiszcie w komentarzach. Piątkę trafiłem. Chłopie, ja moje, nie wiem, ja wezmę... Co jest? Co? Jo! Prawie kupiłem kolejne gemy. Jo! Dobra. Ja kliknąłem w gemy niechcący i prawie kupiłem znowu. Ja otwieram kolejną skrzynkę. Wiesz co, nie patrzę na liczbę przedmiotów, bo jak zobaczę kolejną piątkę, to chyba dostanę depresji. Spojrzałem, to jest piątka. Ej, Nie no, idę jakiegoś kręcioła chyba zrobić. Wiesz jakie procenty szans tutaj są? Chłopie, tutaj na mitycznego jest 0,26, a na epickiego jest 0,58, nie? I nic nie wypada z tych megaboxów. Ja mam 12 gemów. 12 gemów mam. Ja u ciebie trafiłem tylko jedną postać, co jest grane? Nie wiem, 12 gemów. Ale ogólnie, słuchajcie, ogólnie... Nie jest tak źle. No nie jest tak źle, bo ja klikam kolejnego megaboxa. Uwaga. Trafiam. Siódemeczkę. 3, 2, 1. Go! I czy będziesz miał chociaż 6? Piątka. Chłopie, nie. Ej, nie, może to są. Nie wiem. A to już są megaboxy poza karnetem, nie? No wiem. I tak dalej. Ja już wydałem wszystkie gemy, które udało nam się zebrać. Ej, to jest jakiś hit totalny. I nie wiem, ogólnie spoko, no bo trafiłem Tarę i generalnie udało mi się odblokować aż. No 8 zadymiarzy niby, ale. Ej, a ile ci zostało gemów? Ile mi zostało gemów? 12. Tak. 12 gemów. Ja mam 50 gemów. Bo ja ziom jeszcze jednego megaboxa otwieram, bo se doładuję 30. Dobra, to ja doładuję 80. Dobra, może to jest ten trik. No, może to jest ten trik, że trzeba doładować jeszcze i wtedy się coś stanie, nie? Tak. Dobra, doładowałem. Doładuję jeszcze 80, a niech będzie, dobra. Kolejne trzy dyszki jeszcze tak pozaprogramowo dorzucone. Co tam, trudno.
Tak jest, mam 30 gemów i co mam kliknąć? Megaboxa? Mhm, dawaj megaboxa. Okej. To dawaj, 3, 4, czekaj, czekaj! Nie wiem, dobra, nie patrzyłem, czekam na ciebie, nie wiem, jaka jest liczba, bo sobie zakryłem. SMS przyszedł, że coś tam. No widzę, okej, uwaga, 3, 2, 1, go, też błagam, nie patrzę. Błagam, niech tu nie będzie jakaś szóstka. Nie wiem, co mam, ziom. Dobra, to klikamy tak nie patrząc, dobra, Rosa. Klikamy nie patrząc? Okej, okay, dobra. Rico. El Tara. Primo. Rosa. Nie. Bi. Nie. Nie ma. Leon. Nie ma nic. Nic nie ma. Też nic nie mam. Nic nie ma. A i nawet bonusa nie dostałem. Nic nie ma, ja też. Dobra, nie wiem. Nie wiem, no co ja mam tu powiedzieć. Ej, ile w ogóle przez te dwa filmy ci się udało trafić za dymiarzy? Liczbę. Trzy postacie? Ty trafiłeś łącznie trzy postacie? Chyba tak. Czyli słuchajcie, widzowie, podsumowując na koniec, kupiliśmy dwa razy całe te karnety i łącznie trafiliśmy 11 zadymiarzy. Wydaliśmy 4000 gemów. Czy się opłacało? Ocencie sami. No, ja szczerze powiem, że średnio. Chyba wolałbym za te 4000 gemów otworzyć megaboxy, co? No, megaboxów byłoby więcej, i skrzynek, chyba to myślę, że więcej postaci byśmy trafili, tak, pewnie. I legenda by była jakaś albo coś. Za big boxy po prostu, które otwieraliśmy, oraz małe skrzynki, byłyby same megaboxy, no właśnie, nie? No właśnie. Także no, to byłoby po 25 widzowie, no. Ale widzowie, chcieliśmy to zrobić po prostu dla was, bo wy chcieliście taki odcinek. Także mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę po więcej takich różnych szalonych filmów. Następnym razem już otwieramy megaboxy tylko. Nie kupujemy tego karty, to on jest jakiś taki... Jednak nie. Spoiler! Nie jest. Następny film za 6000 gemów. Let's do it. Let's go. Ale to by musieli zostawić 60000 łapek, a nie... No dawaj widzowie, no to klikajcie te łapeczki. Nie wiem, co da no za i piszcie Damian Opening, 6000 gemów, Damian Opening, tak mu spamcie wszędzie i będzie dobrze. Ha, dobra, to słuchajcie, jeszcze na koniec przypominam o konkursie. Możecie wygrać, słuchajcie, aż 5 razy właśnie taki karnet zadymiarski. Wystarczy, że zostawicie łapkę w górę, zasubskrybujecie mój kanał, zasubskrybujecie kanał kumpla, link w opisie. No i co, no, Smilex. A, jeszcze musicie napisać komentarz, zapomniałem o tym powiedzieć. Łapka, subik i komentarz. Jeszcze komentarz jakiś napiszcie. No i to by było na tyle. No, dziękuję Smilex, że nagraliśmy dzisiaj ten odcinek. Trzymaj się. Dziękuję również. Trzymajcie się. Siemano. Eluwina, ta każda gra się tu zaczyna. Eluwina, dla Tary, Kruka, Spajka, Gina. Eluwina, aha, Eluwina, aha.